stadion na Kosik, Szkoła Podstawowa imienia Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim. Tytuł laureat. Zaczynajmy tak, to na wielkim konkursie szopanowskim od dalszych miejsc. A zatem laureatka trzeciej nagrody Agata Jastrzębska, zespół szkół nr 2 gimnazjum imienia Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim, otrzymuje trzecią nagrodę w wysokości 1000 zł. To uczynię. Pani dyrektor Ilona Skibińska wręczy te swoje wspaniałe nagrody. Proszę bardzo. Jeszcze raz poprosimy tą trójkę zwycięzców tutaj do nas, a nagrody, które Narodowy Bank Polski przeznaczył dla tak wspaniałej młodzieży, wymagają z mojej strony paru słów wstępu. Narodowy Bank Polski to jest przede wszystkim bank emisyjny. Państwo wiedzą doskonale, na co dzień posługujecie się obiegowymi monetami i banknotami, ale nie tylko wartości obiegowe emitujemy, również wartości kolekcjonerskie.
Jakże mogło być inaczej w roku szopanowskim, żeby nie powstał jakiś numizmat związany z Fryderykiem Chopinem? I tak się oczywiście stało. Banknot kolekcjonerski poświęcony wielkiemu polskiemu kompozytorowi. Wyjątkowy i muzyczny. No nie tylko dlatego, że jest na nim, bo jedyny banknot, na którym znalazł się nowego utworu muzycznego. Mam nadzieję, że dla tych odbiorców, którzy wykazali się wielką wiedzą o Fryderyku Chopinie, jest to nagroda, która sprawi im przyjemność. Zapraszamy jeszcze raz tą trójkę, która się wykazała największą wiedzą, największym talentem. Gimnazjum w Czerniku Dużym, zdobywczyni wraz z uczennicą drugiej nagrody. Bardzo dziękuję.